Hotelarstwo. Jest to działalność gospodarcza, która polega na udzielaniu gościny osobom przejazdnym, chcącym skorzystać z baz noclegowych, wszelkiego rodzaju usług zapewniających głównie wypoczynek i rozrywkę. Housekeeping. Tutaj odbywa się przygotowanie pokoju do przyjazdu gościa. Pokojowa wykonuje swoje czynności według harmonogramu czynności pokojowej. Pokój musi być oddany do użytku tak, aby gość czuł się jak najbardziej komfortowo. Recepcja. Znajdujemy się właśnie w recepcji hotelowej. Za ladą recepcyjną stoją recepcjoniści, wykonując dokładnie swoje obowiązki. Należą do nich czynności takie jak dokonywanie rezerwacji, udzielanie informacji oraz meldowanie gości. Uśmiech z twarzy recepcjonisty nie może nigdy zniknąć. Pracownia śniadaniowa. W tej sali przygotowujemy śniadania, czyli część praktyczną naszego zawodu. Powstają tutaj wszelkiego rodzaju posiłki oraz rozmaite napoje śniadaniowe. Ważnym aspektem jest przygotowanie zestawy stołowej, która jest podstawą do prawidłowego podania posiłku. Możemy zauważyć, jak jedna z kelnerek przygotowuje się do podania śniadania w formie room service, czyli takiego, które zostaje podane do pokoju. Ciekawym aspektem jest to, że hotel codziennie spotyka się z różnymi typami osób i musi pamiętać, aby każdy gość czuł się wyjątkowo. Mimo że wymaga to czasami wielu emocji, nic nie daje takiej satysfakcji jak zadowolenie gościa.